Uspokoję tych, co myślą, że, że tak jak, jak Paweł Kukis, ja zrobiłem wywiad z Owsiakiem do Wprost. Ja się pokażę na stronie internetowej Wprost w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy następnego dnia w gazecie. Wielki wywiad być może z okładką jako cover story. I Owsiak tam mówi o tych wszystkich rzeczach. No, warto by było się tam zajrzeć, ale ja zdradzę dwie, dwa elementy. Pierwsza rzecz. To jest 50 milionów maks, tak było w zeszłym roku, zebranych pieniędzy. Otóż refundacja skarbu państwa dla mm, samych pasków insulinowych to jest 600 milionów. Więc to jest kropla w morzu. Tylko, że akurat w tych dziedzinach który ministerstwo sobie nie potrafi poradzić. Dlaczego sobie nie potrafi poradzić? no dlatego, że presja orkiestry jest wielka i Owsiak mi z kolei opowiada, jak wyglądają negocjacje przez zakupie sprzętu. Otóż tam, gdzie szpital zapłaciłby 100 tysięcy dolarów, bo, bo przedstawicielem jest rząd czy samorząd, to Owsiak dost... płaci 50 tysięcy. Dlaczego? Jest to presja. Stawia dwie, trzy firmy, każe im się w konkursie ofert sprawdzać, ścigać. One opowiadają, te firmy, to jest pompa insulinowa, ona ma wiele zalet, nasza też ma te zalety, nasza też, ale nasza na przykład jest nieprzemakalna, w ogóle dziecko będzie szło na deszcz, nieprzemakalna, mówi o wsiach złapał i wrzucił do szklanki z wodą. O jezu, jezu, ale okazało się, że rzeczywiście nie przecieka, więc mówi, no, to widzę, że dobra, wasza, no to tam się ktoś zawahał. Otóż to jest poker, ale jednocześnie ci ludzie nie mogą użyć w reklamie znaczka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale mogą napisać, że zostali przez orkiestrę wybrani i ich sprzęt został kupiony. Dla firm, które wprowadzają inkubator, i okazuje się, że on wygrywa, i od tej pory zjawia się tych inkubatorów 100, a następnie 800, a każdy kosztuje kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów. To dla tej firmy to spuszczenie sceny jest gigantyczne. I tak, owszem, właściwie mając 50 baniek, kupuje pewnie za 150. Tego by ministerstwo nie zrobiło, więc dlatego może sobie pozwolić na kupowanie tych wszystkich bardzo skomplikowanych urządzeń do prześwietleń, do rezonansów magnetycznych, co kosztuje pół miliona dolarów czasami jedno, czy milion dolarów jedno, Otóż on to kupuje za pół ceny lub za jeszcze mniej.